Cześć dziewczyny kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Słuchajcie, jak ja się cieszę, że dzisiaj jesteście ze mną i że mogę sobie dla Was ponagrywać film, który chciałam przygotować już od dłuższego czasu i który mam nadzieję, że okaże się pomocny dla tych z Was, które zwracają dużą uwagę na higienę jamy ustnej albo tym dla tych z Was, które mają jakieś problemy na tym polu, nie wiem, borykają się z aftami, z jakimiś ubytkami albo po prostu dla tych z Was, które chcą mieć piękny i zdrowy uśmiech. To są takie alternatywne i naturalne sposoby, które ja dodaję do mojej całkowicie standardowej pielęgnacji jamy ustnej, ale które bardzo mi swego czasu pomogły i dzięki którym, jak myślę, nie mam tego rodzaju problemów z zębami teraz. Natomiast są to takie rzeczy chyba stosunkowo u nas mało znane i mało dyskutowane, więc mam nadzieję, że dzisiaj usłyszycie coś dla siebie ciekawego. Pierwszym moim patentem jest olejek z oregano i to jest jeden z najmocniej antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie, antywirusowo działających olejków na ziemi. Jest rzeczą naprawdę bardzo, bardzo silną i jeśli chodzi o higienę jamy ustnej, to sprawdza się naprawdę genialnie. Ja olejek oregano stosuję na parę sposobów. Tutaj mam taki olejek oregano z pipetką i to jest całkiem wygodna opcja. Natomiast zanim dorwałam ten, bardzo długo używałam też kapsułek, które stosowałam w formie suplementu wewnętrznie i ja te kapsułki po prostu przekuwałam i stosowałam go akurat w ten sposób. Natomiast wydaje mi się, że taka wersja z pipetką jest po prostu bardziej wygodna. I pierwszym patentem jest nasączanie nici dentystycznej olejkiem oregano. To musi być taka trochę naturalna nić dentystyczna. Ja w tym momencie nie mam jej przy sobie, bo zostawiłam ją w Warszawie, ale tutaj będziecie miały zdjęcie. I takie nici znajdziecie na przykład, nie wiem, w sklepach eko, jakichś zielarskich sklepach. Myślę, że tutaj nie będziecie miały z tym problemu. Być może już nawet są w jakichś drukeriach. Wydaje mi się, że to zaczyna być taka rzecz coraz bardziej popularna. Ja też takich rzeczy bardziej naturalnych do higieny jamy ustnej ostatnio w takich klasycznych drogeriach widzę całkiem sporo, więc niewykluczone, że taką nić uda Wam się też tam znaleźć. Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Taka nić jest w stanie ten olejek nam po prostu przyjąć i w sobie zamknąć, ponieważ te klasyczne nici, takie trochę plastikowe, tego olejku nie zwiążą, natomiast naturalne owszem. I nitkowanie zębów taką nicią nasączoną olejkiem z oregano sprawia, że ten olejek z całą swoją antybakteryjną, przeciwgrzybiczą mocą jest w stanie trafić po prostu między nasze zęby. Jeśli on solo okazuje się dla nas za mocny, to możemy zmieszać go na przykład z olejkiem z czarnuszki, ale ja też nie miałam nigdy takiego problemu, nikt z moich znajomych akurat na to nie narzekał, a znam też tutaj parę innych przypadków, które ode mnie to nasączanie nici olejkiem z oregano przejęły i są niesamowicie zadowolone z tego sposobu, więc ale tutaj wiadomo, że to wszystko jest kwestią indywidualną, generalnie jeśli chodzi o olejek oregano, który jest naprawdę mocny, to warto uważać, jeśli nie czujecie się pewnie lub jeśli uważacie, że jesteście szczególnie wrażliwi, to warto zmieszać go sobie z jakimkolwiek innym olejem bazowym na początek i robić eksperymenty właśnie taką delikatniejszą wersją na początku. Natomiast nitkowanie zębów z pomocą odrobinki oregano jest naprawdę genialnym trikiem, szczególnie jeśli macie tendencję do ubytków, które tworzą się właśnie gdzieś między zębami. Tak generalnie najczęściej jest, natomiast jeśli do tego nitkowania przywiązujecie dużą wagę i to Wam pomaga, myślę, że taki dodatek oregano sprawdzi się świetnie. Ja też oregano w niewielkiej ilości dodaję po prostu na szczoteczkę. Albo pod pastę do zębów, albo na pastę do zębów. Czasem nawet zdarzało mi się stosować go solo, albo dodawałam go do takiej pasty, którą sama sobie robiłam. Dodawałam go do past do zębów w proszku, na przykład do takich, które kupowałam w TK Maxie. Tam często jest ich całkiem sporo. To są bardzo fajne produkty, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast taki dodatek oregano też będzie wzmacniał właśnie to antybakteryjne działanie. Dodatkowo wiadomo, że trzeba często wymieniać szczoteczki do zębów i wiadomo, że te szczoteczki, ponieważ wysychają bardzo powoli, często są idealnym miejscem do rozwoju bakterii i wszelkich niechcianych agentów. I taki olej oregano świetnie zapobiega namnażaniu się bakterii na naszych szczoteczkach, więc tutaj mamy dodatkowy plus w postaci właśnie takiego działania. Oregano można dodawać też, nie wiem, do jakichś płukanek do zębów albo łączyć go na przykład z olejem kokosowym.
To jest bardzo mocny olejek, a śluzówka naszej jamy ustnej jest dość delikatna, więc jeszcze raz chciałabym podkreślić, że warto łączyć go po prostu z innymi rzeczami. Natomiast też no, znam takie osoby, które używają go co jakiś czas solo, szczególnie jeśli na przykład odzywa się u nich jakieś miejsce, które było bardziej wrażliwe, albo odnajdują jakieś miejsce, w którym zaczyna się ubytek, chcą mieć jakoś to delikatnie pod kontrolą. Być może on się jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby jakoś bardziej działać w tym kierunku tutaj dentystycznie. Znam przypadki osób, które pozbyły się naprawdę nawet i troszkę większych ubytków z pomocą tego olejku, bo to generalnie jest możliwe, wbrew temu, co się sądzi. W podobny sposób wiele moich znajomych też używało olejku cynamonowego, który też wykazuje bardzo mocne działania antybakteryjne. I możemy na przykład z pomocą patyczka do uszu sobie delikatnie ten olejek oregano w jakimś miejscu aplikować. Znam osoby też, które po prostu robiły sobie takie jakby okłady z wacików, zaciskając zęby, trzymały ten olejek oregano w ten sposób w jednym miejscu. Więc tutaj naprawdę no, opcji jest dużo, tak jak mówiłam. Możemy korzystać też z tabletek. Drugim patentem, który bardzo Wam polecam, który uwielbiam, który pomógł mi pozbyć się trochę problemu wrażliwych zębów, z którym borykałam się od dziecka. Ja byłam taką osobą, która nie mogła zjeść lodów ze względu na wręcz tak naprawdę godzinny ból, który po prostu odczuwałam przez jakiś czas po zjedzeniu tego pysznego deseru niestety. I to, co w tej kwestii pomogło mi najbardziej, to minerały Schindela, o których jeszcze nagram inny filmik. Ale tym, o czym chciałam powiedzieć dzisiaj, jest sok z młodego jęczmienia. I to jest taki patent, na który trafiłam już lata temu gdzieś na jakimś forum. Szukając właśnie informacji, jakichś patentów i sposobów na to, jak poradzić sobie z wrażliwymi zębami, bo takie zwykłe pasty u mnie nie zdawały egzaminu, no, ewentualnie jakieś mieszanki glinek jeszcze właśnie wtedy mi pomagały. Natomiast sok z młodego jęczmienia, taki sproszkowany sok z młodego jęczmienia pomógł mi najbardziej. I ludzie używają go w różny sposób, najczęściej przed piciem, ponieważ to jest też genialny suplement, pełen witamin i mikroelementów, które możemy pić, który bardzo nam pomoże. Ludzie przed podpłuknięciem po prostu jak najdłużej często płuczą nim zęby. Taki sok, sproszkowany sok albo proszek z jęczmienia zalewamy sobie po prostu wodą, mieszamy go i przepłukujemy nim zęby, tak jak, nie wiem, jakimś normalnym płynem do zębów. Natomiast i można jeszcze aplikować go na szczoteczkę do zębów. I to jest też bardzo fajny patent. I możemy takim młodym jęczmieniem zęby po prostu sobie myć. To, o co nam chodzi i to, co daje nam jęczmień, to tak naprawdę jest remineralizacja zębów. Ponieważ taki sok z jęczmienia zawiera mnóstwo minerałów. Jeśli będziemy stosować go sumiennie, albo sumiennie tą jamę ustną takim jęczmieniem płukać, albo po prostu myć nim zęby tak jak zwykłą pastą, najlepiej po umyciu zwykłą pastą właśnie, ponieważ wtedy zęby najbardziej z niego skorzystają, to zobaczymy efekty w postaci właśnie takiego wzmocnienia. Ja faktycznie teraz czuję, że te moje zęby nie są już tak wrażliwe. To samo de facto dzieje się w momencie, kiedy tym jęczmieniem się jakoś suplementujemy. Ponieważ no, organizm nie jest w stanie rozdysponować te minerały, które zjadamy. No i część z nich też pewnie zostanie jakoś tam przydzielona w obrębie jamy ustnej i zęby są wzmocnione. To jest też jedna z takich rzeczy, którą ludzie bardzo często obserwują, jeśli chodzi o tego typu suplementy. Ja tutaj mam Kenaya i to jest sproszkowany sok i mam też po prostu sproszkowany jęczmień. Ten sok działa mocniej, ma bardziej intensywny, ciemny, zielony kolor. Tutaj należy uważać, bo on potrafi troszeczkę zęby zabarwić, natomiast jeśli przepłuczemy je po takim płukaniu, to wszystko będzie ok. Ja stosuję go bardzo długo, nie mam zielonych zębów, więc myślę, że tutaj nie trzeba się obawiać.
Natomiast no, to jest naprawdę jedna z moich ulubionych opcji. Generalnie suplementację takim sokiem z jęczmieniem bardzo Wam polecam, ponieważ on działa generalnie naprawdę bardzo, bardzo dobrze na cały nasz organizm. Dodatkowo obrębie jamy ustnej potrafi też przywrócić nam odpowiednie pH. To jest taki produkt, który możemy albo dodawać do smoothies, jeśli chcemy go po prostu zjadać, albo na przykład łączyć go z mlekiem, nie wiem, ryżowym, kokosowym, sojowym i tak dalej. Zamiast maczy, jeśli źle tolerujemy kofeinę. Smak jest naprawdę bardzo podobny. Tutaj ten jęczmień nie jest tak gorzki jak macza, ale otrzymujemy jakby podobną mieszankę i jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. I takim sposobem wrażliwe zęby jesteśmy w stanie naprawdę stosunkowo szybko wzmocnić. Jeśli chcecie, to generalnie oczywiście bardziej polecam sproszkowany sok niż zwykły sproszkowany jęczmień, ponieważ sok działa o wiele mocniej, jest bardziej stężony, jest po prostu lepszy, natomiast myślę, że obie opcje pewnie będą w jakimś stopniu ok. Myślę, że to jest też taka fajna rzecz, którą możemy gdzieś tam przemycić dzieciom, które mają problemy z ząbkami. No, tutaj pole do popisu jest naprawdę spore. Jestem ciekawa, jakie są Wasze patenty na higienę jamy ustnej, czy macie jakieś rzeczy, które Wam na przykład bardzo pomogły, albo jaki był Wasz problem. Myślę, że to jest akurat bardzo fajna rzecz i bardzo ciekawa, jeśli chodzi o komentarze, na pewno znajdzie się tym razem, tak jak i zawsze, coś fajnego u Was. Więc czekam. Jeśli macie jakieś pomysły, problemy albo pomysły na filmik, problemy, o których chciałybyście, żebym Wam jakoś opowiedziała, to oczywiście jestem bardzo otwarta. Dziękuję ślicznie za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, jest mi niesamowicie miło. No i to tyle dzisiaj z mojej strony. Buziaczki i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!